Hej, polecam sobie teraz to was. Ostatnio z Lewem ruszyliśmy w stronę szpitalu w Lwów. Mostami. Abby przeżyła najgorszy koszmar swojego życia, czyli chodzić bardzo wysoko. Ja pieprzę. Teraz jesteśmy w pokoju pełnym zaradników. Nie ma z nami Lewi, Lwa. Bo lew nie ma maski, a w pokoju jak widać jest pełno, może nie widać, są takie pogiedzi, ale w pokoju ogólnie tutaj jest pełno wszędzie zarodników. I mamy za zadanie znaleźć mu jakąś maskę, a ja słyszę, że coś bardzo głośnie śno i donośnie drze japę. I mam tutaj jeszcze członków Fedry, którzy zginęli próbując oczyścić budynek. I to co wiem, tu może być boss, na którego dosyć mocno czekałem, bo chciałem go bardzo zobaczyć. Patrzeć w niebie, patrzeć w duch. Mordę. Zostań tam, dobra? Nie, czy ona mówi... Nie, czy ona mówi teraz do tego... Lwa, czy do... deski. Ale chyba do deski. Ale chyba nie było tu dużo zarażonych. Bo na razie co spotykamy, to są ciała niezarażonych, a Fedy. Chyba szalałam. A ja od razu mówię, że... Przepraszam, bo dzisiejszy odcinek może być... mocno spóźniony. No niestety nagrywam to dzień wcześniej i jestem akurat w tym, jakbym to nagrywał normalnie, to jestem akurat jeszcze w pracy. Mimo, że jest sobota. Kiepski znak. Nareszcie. Jeśli dupa. Już musisz umierać, nie rozwalaj maski. Dupek. No jaki... dupek. Chyba ta... Tu patrzyłem. Jest cała. Dobra, wracam do lewa. O kurwa. Czy hacze? Zajebiście. Jest.
One mi przypominają takie... Nie wiem, czy ktoś grał w Dead Space'a, były takie też... W serii Dead Space'a tam też były takie popaprańce, co na czterech łapach biegały. Kurde! Tutaj ja, bo zapomniałem, że to jest dziura z łazienką połączona. Popaprańce to też właśnie tak na czworaka biegały, też takie dźwięki wydawały. W porządku. Się naboi. Przydałoby się do tego mieć ten tłumik. Bo to jest fajna broń. Tak. No zostaw mnie! Dajesz, dajesz, dajesz! Dobra, zwialiśmy im po prostu. To dla ciebie. Happy birthday. A w ogóle patrzyła, czy filtry pasują jeszcze i są dobre? Jesteśmy zbyt wolni. Szybciej się nie da. Martwi, nie pomożemy twojej siostrze. No. Będzie dobrze. Trochę głupie założyła, że filtry są jeszcze dobre. Widziałaś jakieś zejście? Nie. Chyba stąd co najwyżej. A teraz zgaduję, jakie mam tylko ognie. Abi, a może to? Co? Co? A! To wąż strażacki? Lew, zrzuć mi go. Dobra. Nie mogłeś mi go pójść. A, bo to ma być zejście, dobra. Ważne. Tak. Dobra. Jeszcze jedna rzecz. Może robię głupotę, ale tam jedne drzwi były zamknięte. To były te drzwi? Tak, to były te drzwi. Tu one były zamknięte. A jak one są zamknięte gdzieś, to jest dużo rzeczy. Co, ogarnęło jak się otwiera drzwi? Tylko kilka tabletek? Ja po to miałem ryzykować moje życie? Dobra, tak bym ryzykował.
Zauważyliście jedną rzecz? Że ja je olałem, przebiegłem, zostawiłem żywe, a one... znikły? Czyżby Naughty Dog nie przewidział, że ktoś będzie tchórzem i będzie od nich uciekał? Ostrożnie. No, dasz radę. Nie jest tak wysoko. I to strasznie długi wąż. Dobra, jednak nie taki długi wąż. Co teraz? Za mną. Niech niesie cię spokojny trąb. Kolejny list. Awal. W hotelu Black Ray przebywa duża grupa zarażonych. To pewnie ci, którzy wyleźli ze szpitali. Weź swoich ludzi do hotelu. Trzeba go zawalić od środka. Użyj materiałów wybuchowych i detonatoru. Powodzenia. Czyli to jest kapitan. Skoro ma rozkazy. No ale tak jak z poprzedniej notki wynikało, detonator zawiódł. Boże. Naprawdę? Teraz? O cholera. To coś wracało w ścianę. A potem mu się znudziło. Akurat jak podeszłem, no nie? Znoszę demonów. Mam tak samo. Nie ufać ścianom. Ale to jest chyba motyw, jeśli dobrze pamiętam, z Residenta 7. Tam przecież też przeciwnicy byli. Przynajmniej jeden, pamiętam, ten pierwszy był montowany w ścianę. No bo ten pierwszy najsłabszy, a później już wszyscy nie byli gorsi. Jak myślisz, ile jeszcze zostało pięter? Nie wiem. To duży budynek. Tak. Będę jeszcze pierwszy raz w ogóle Coś mówi, że jak przeskoczę, to go zaalarmuję. A tu chyba nie mogę. Nie, mogę. Mogę przejść tutaj cichutko. Ja się muszę przyjrzeć, znalazłem się. Ścianie. O matko. Cieszę się, że wybraliśmy ten skrót. Mimo, że trafiliśmy na te wszystkie demony? Żartowałam, Lev. Sarkazm. Aha. Młody, sarkazm.
ale nie wiem. Dobra, mam pojedynczo. A, ten... Na dole słyszę moją wielką chyba nagrodę i jednak do niej dzisiaj nie dojdę, dupa. A tak chciałem go zobaczyć. Dobrze mu się przyjrzeć. Chciałem zginąć od jego ciosu. Jest dobrze. O, jak ja... Jak się cieszę! Ojoj, nie trzeba było. Oja. Jak mi tej broni brakowało. Od razu mówię. Znaczy wytłumaczę, o co chodzi. Jestem wielkim miłośnikiem. W poprzedniej części bardzo mi się podobał miotacz ognia. Wiemy, jak on powinien naprawdę działać. Chyba w żadnej grze nie pokazali dobrze, jak działa miotacz ognia. Czy to jest po prostu taki secret? Właśnie, bo ja widziałem. Tak, koniec mi jest. Filmiki. Znaczy, nie to, że oglądałem kogoś, tylko trailery, właśnie, że podobno Abby ma mieć miotacz ognia. Tak myślałem, kiedy ten miotacz ognia znajdę. Nie mam noża. Smocza broń. Smocza broń, tak będę to nazywał. Ale ja mam, ja jestem na moją smoczą broni. Oj, tą broń na pewno będę chętnie ulepszał. Znaczy przyznam, ta podstawowa wersja naprawdę dużego damage'u nie robiła w jedynce, ale jak ją się całkowicie ulepszyło, to o damage robiła srogi. Bo nawet tych ostatnich żołnierzy w ciężkiej... Tych żołnierzy świetlików ściągała. Kwas. Dobra. W porządku. Nic już tam nie jest? Nie. Bym dobrze myślał. Mogę iść tu, ale mogę też iść tu. Trochę za późno, młody. Lew, nie znam.
Boże, te głody. Chodźmy dalej, jesteśmy niemal na poziomie ulicy. Ciekawe, czy ammo do miotacza ognia można z czegoś zrobić. Moneta, Oregon. Tyk. Już się bałem, że spadnę. Trzeba zmienić broń. Ale jest. A tu? Nie tu. A tam? Tam dałbym na to doskoczyć? Nie tu. Tu. A, bo miałem doskoczyć. Dobra. Ja mam w ogóle pytanie, to co jest na ścianie, to są czyhacze? Czy jeszcze jakiś inny w ogóle dziad? Dobra, jakiś postęp. Wszystko w porządku, Lew? Tak. A u ciebie? Szczerze? To nie jest mój najlepszy dzień. Aha. Nie. Oj. Tu? Zajebiście. Klikać. Tylko 45 amunicji do miotacza ognia. Notujecie sobie ze mnie. Otworzą się. O, i ciężej się nie otworzy. O, w mordę. Za dużo tu demonów. Szukam jakiejś drogi wyjścia. O, ja pieprzę. Nie, to są klikacze. Klikacze są ślepe.
No to po mnie. O, fuck. Dobra, czyli odpowiedź, nie idziemy w stronę człapacza. Dobra, człapacz odpada. Bo przy człapaczu jest... takie coś chyba. Takie coś to jest chyba on. Dobra. A tu jeszcze widzę ścieżkę. Tu jest klikacz. Czy klikacza się da ominąć? Tu jest człapacz. Pierwszy raz zrobiliśmy to po cichu i pominęliśmy. Zazwyczaj jak się ma się zrobić taką akcję po cichu, to się pitoliło wszystko. Chciałem zacząć... Pisze, które piętro? No już jesteśmy niby na czwartym. I moneta. A to co? Ćwierć dolarówka. Ćwierć co? Co? Nic. Mam złe przeczucia. Ten pokój później. Nie. Nie ten pokój później, ten pokój teraz. Możesz zdjąć maskę. Dziękuję. Mówię, widzisz, że lew to jest dziewczyna, ja wam mówię. O, fuck. Szpital jest tuż obok. Udało się. No jasne. A nie ma króla szczurów? Widzisz tę windę? Którą windę? Ta. Tamtędy mogliśmy iść. Żadnych zarażonych. Aha. Wypas, lew. Lew, powiedz... Mówmy reszcie, co się stało. Nie chcę, żeby Jara się martwiła. Dobry z ciebie, brat. Mogę cię o coś spytać? Dobrze. Żałujesz, że zgoliłeś głowę? Nie powinno się niczego żałować. Lew. Szkoda, że po prostu nie uciekłem. Jara nie byłaby w to wszystko wplątana. Zostałaby w domu i opiekowała się mamą.
Wasza mama potrzebuje tej opieki? To nasza mama. Musimy to robić. Ona ci prowadzi. Jak uczynię, że to jakaś przepaść, bo on tak skacze. Zabić. Mnie co najwyżej grozi rewanżyk w tryk-traka. Co to znaczy? Wejdę od frontu, wezmę co trzeba i wrócę. Nie ruszaj się, dobra? Co? Ciekawe, czy muszę omijać jakoś światłem, czy coś? A ja właśnie myślałem od początku, że on dalej już przynajmniej teraz nie pójdzie dalej. Jestem wilkiem! Nie strzelać! To ja! Abby! Strzelać! O kurwa, to Abby! Jest sama? Otworzyć bramę! Hej wam. Jezu, dopłynęłaś to w pław? Ach, łódź chuj strzelił. Szukam sprzętu medycznego dla Isaaca. Ale to wszystko idzie do Isaaca. Co jest grane? Nie mogę powiedzieć. Misja z dala od bazy. No, pakujemy wszystko i wysyłamy. Przejdź się, zobacz, czy ktoś czegoś nie ma. A Nora tu jest? Wczoraj mówiła, że będzie się tu kręcić. Pojechała z ostatnim transportem, ale jeszcze wróci. Okej, okay, dzięki. Skąd biorą nowych rekrutów? Nie wróci. Może robią pranie mózgu każdemu intruzowi w mieście. Siema. O, Abby. Słyszałaś o Denim? Słyszałam plotki. To nie wy je rozpuszczacie? Nie, to nie my. Dobrze. I tak trzymać. Ale dziwne ucz... A, to jest... O, hej, Azar. Ciebie też coś ciągnęli? A to z tym pies, co się mu w piłaczku rzucało. No hej, Abby. Hej. Ha, cała rozmowa. Jak moja Val? To jest ten szpital. Dalej to ogarniacie? Ta, piętro po piętrze. Coś jeszcze zostało? No jasne. Mamy jeszcze sporo pięter do przeszukania. Ach, powodzenia. Dobra. Hej. Abby. Ciebie też tu ściągnęli? No, niezły połów. Szukam sprzętu medycznego. Mogłabyś mi pokazać... Abby, gdzie... gadałem z Isaaciem. Masz wrócić do bazy. Daj mi z nim pogadać. Pogadasz, osobiście. Wracasz z kolejnym transportem. Przykro mi. Co ty wyprawiasz? Wczoraj zdezerterowała. Daj ręce. Kurwa. Z Baśki, da?
Liczę, że z Baśki. Hej! Hej! Wypuśćcie mnie, kurwa! To brzmi bardzo jak Eli. Zwichniesz sobie ramię. Nora. Ramię. Nie sądziłam, że narazisz się Isaacowi. Owen był w akwarium? Gadałam z Manny. Tak, potrzebuję sprzętu medycznego. Dlaczego? Coś mu się stało? Zespół ciasnoty. Rozwalona ręka. Chyba nie próbujesz go leczyć. Mel. Mamy mało czasu. Jezu. Zdążyliśmy już odesłać większość zaopatrzenia. To jest ten list. Co? Nie skończyliśmy jeszcze dolnych pięter. Znajdę to tam? Pewnie tak, ale... Na dole jest groźnie. Dam radę. Jeśli cię złapią, nie miałam z tym nic wspólnego. Oczywiście. Dobra, chodź. Aha, to tu. Zespół ciasnoty. W dupę. No. Chłopak ma szczęście, że chodzi z lekarką. U Mel wszystko gra? Tak. Była zupełnie rozwalona po tej rozmowie z Isaaciem. Rozmawiała z Isaaciem? Kiedy się dowiedział, że opuściłaś bazę, przesłuchał nas. Ostro ją potraktował. Ktoś się wygadał? Nie. Nora! Dokąd idziecie? Do Abby. Łódź jest gotowa. Wciąż mam pudła na drugim piętrze. Weźmiecie je najpierw? Łódź jest pełna. Nie chcę tu siedzieć cały dzień. Dobra. Dzięki. Poszli. Nic ci nie jest? Jak zawsze. Mamy się o ciebie za martwę. Wie, że tu jestem? Wkrótce się dowie. Jaki on ma plan? Kiedy mają tu mogę mieć ręką? Mówił coś o Santa Barbara. Bierze to jakieś brednie, nie? Jezu, tak mi żal Mel. Ta. Mnie też. No, taki sposób przyświecenia jest energooszczędny. Czekaj. Czysto. Dobra, na tych piętrach jest OIOM, centrum urazowe i kilka sal operacyjnych. Brzmi świetnie. Nie bez powodu jeszcze tam nie weszliśmy. To było epicentrum infekcji w mieście. To tu sprowadzali zarażonych, zanim zrozumieli, co się dzieje. Wszystko będzie zarośnięte. Super. Zajebiście. To zrobimy tak, tu kończymy, więc w kolejnym, w końcu chyba spotkam mojego wymarzonego bossa, to dziwne kolarstwo. Więc na razie, cześć i pa!